Jak komiks wpłynął na życie artystów i jak zmieniła się jego forma i odbiór na przestrzeni lat? Między innymi o tym dyskutowali rysownicy z uczestnikami spotkania, które odbyło się w ramach Tygodnia z komiksem w Bibliotece pod Atlantami. W dyskusji uczestniczyli rysownicy Przemysław Truściński, Piotr Kania, Joanna Zagner-Kołat i przedstawiciele wydawnictw Tadam, Zinzin, Presi i Timow. Jak zetknąłem się z komiksami takimi, które były wtedy w latach 70. bardzo popularne, relaksy, i tam publikowali najlepsi polscy rysownicy, i nie tylko polscy. Jak zobaczyłem te komiksy, że to są takie niesamowite historie, że one są tak atrakcyjne, że są tak świetnie narysowane, że tak różne fabuły, science fiction, horror, przygoda, western, takie bogactwo tematów, to nie dość, że postanowiłem być oczywiście fanem i czytelnikiem, ale właśnie w wieku 8 lat postanowiłem, że będę też rysował komiksy. Głównym tematem spotkania był komiks jako medium. Rysownicy i przedstawiciele wydawnictw wymieniali swoje opinie i opowiadali o tym, co znaczy dla nich ta forma sztuki. Ten komiks, który zwłaszcza w latach 70., 80., a nawet jeszcze w 90. był traktowany jako dosyć prymitywna rozrywka dla niezbyt inteligentnych, to właśnie ten komiks jako gatunek i te wszystkie komiksy, które czytałem, oglądałem, doprowadziły mnie do tego, że właśnie i Liceum Plastyczne, i Akademia Sztuk Pięknych, i właśnie ten komiks stał się wyśmienitym wytrychem, wejściem, tą bramą do poznania właśnie malarstwa, grafiki, stania się generalnie po prostu artystą. Podczas spotkania była możliwość kupienia komiksów.